Siemka ludziska, ja jestem Harry i pykamy właśnie w The Elder Scrolls 5 Skyrim i w dzisiejszym odcinku będziemy robić misję główną Smoczenie Cię i będziemy szli do Wichrowego Tronu, bo tam właśnie musimy się kierować. W poprzednim odcinku skończyliśmy Mroczne Bractwo i co? Konik, nie pamiętam gdzie jest, ale dobra. Skończyliśmy Mroczne Bractwo i no, tak mówiłem, zrobimy 3-4 filmy z misji głównych i potem dołączymy do Gildii Złodziei, tak, Gildii Złodziei. I co? Idziemy do mapki. To się znajduje tutaj, tutaj, udaj się na Solheim. Więc dobra, jesteśmy tutaj, gdzie mamy być i mamy się skierować właśnie tam. Znaczy tutaj, w celu głównej misji. I pojedziemy sobie na koniku, tak. Dobra. Jestem strasznie ciekaw też. O ty, panie. Okej. Jest tu gdzieś wejście? Ja się pytam, jest tu gdzieś wejście, panie? Tutaj nie ma nic do... Wiem, tam mamy iść. No dobra, to co? To konika będziemy musieli zostawić tutaj. I iść pieszo. Chyba tak. Dobra. A nie, tutaj jest podejście. Dobra, koni, chodź. Konie, chodźcie. Dobra. Znalazłem wejście, chodź. Tamtędy. Wiem, że ci zimno w jaja, ale nurt ciągnie. Ale te łodzie są takie wikingowskie. Można powiedzieć. Dobra, jednak tam nie wlezie. Kuźwa. No dobra, co się poradzi. Jednak nie wlezie, a myślałem. Dobra, bezsensownie przedłużam odcinek, wiem, ale coś na to poradzi. Mam nadzieję, że głos też jest dobry. Nie za ciula to nagrany, bo mam inny mikrofon. Dobra, mamy iść do tego. Jeśli chcesz się dostać na Solheim, to masz pecha. Jesteś kapitanem Dziewicy Północy? Jasne, tak. To ja. A czemu pytasz? Kto cię przysłał? Zaatakowali mnie kultyści, którzy przypłynęli tu na twoim statku. Czekajcie, czekajcie. Smoczę dziecię, udaj się na Solheim. Przeczytaj rozkazy kultystów, dowiedz się kto wysłał kultystów. Aha. Co się stało? A. Dobra, wróć. Zabierasz mnie na Solheim? Nie wrócę tam. Dobra. No właśnie. Okej. No i proszę. Oto Krucza Skała. Nie mogę powiedzieć, że raduję się na ten widok. Powodzenia. Może uda ci się połapać, co się tu dzieje. Jakie to jest fajne, ej! Kuźwa, ale czy to jest inne? I teraz pytanie brzmi, czy to jest inna Krucza Skała odkryto? Cudzoziemiec. Nie poznaję cię, więc zakładam, że to twoja pierwsza wizyta w Kruczej Skale. Co cię tu sprowadza? No właśnie. Szukam Miraka, znasz go?
Nie, to nie. Że Krucza Skała to ziemię rodu Redora. Jesteś w Morowie. Aha. W związku z czym musisz przestrzegać naszych. Spoko. Wiesz, kim jest Mirak? Chyba nie. Klnę się, że znam to imię, ale nie umiem przypisać go do konkretnej osoby. Aha. Możesz mi coś o nim opowiedzieć? Nie. Wydaje mi się, że to imię jest jakoś powiązane z kamieniem ziemi. Nie umiem powiedzieć, jak to powiem. A spoko. Dobra, to idziemy pozwiedzać. Czyli co? Na to wynika, że cofnęliśmy się do Morrowind. Mapę, chcę zobaczyć mapę. O, całkiem inna mapa. Czyli... No, mamy tutaj dużo do zwiedzania. Skyrim. Dobra. Urna. Pomidor. Nie wiem, co robi pomidor w urnie. Nie. Dobra, ale jak tu ładnie, ej. Bez jaj. To fajnie tutaj. Zarąbiste, panie. O. Kurde. Tak. Mądra decyzja. No ja. Skonfiskujemy skradzione rzeczy i wypuścić. No. Zapłaciłem i trafiłem do więzienia, zajebiście. Okej, dobra. Dobra, to wiemy, żeby nie kraść. Dobra. Chciałbym to wszystko pozwiedzać, ale zostawię jeszcze na inne filmy. Znaczy i tak pozwiedzamy mniej więcej, ale... Jakieś nowe rzeczy, nowe rośliny, panie. Jak da radę, to będę to hodował u siebie. Ale panie... ładnie tutaj. Dobra. Lecimy tam, gdzie mamy lecieć, czyli... Co to jest? Wezmę się trochę. Mamy iść tam, ale... Kozacku tu, sorki, że jak się tutaj ekscytuję, tak, ale... Jestem tutaj pierwszy raz. Dawno też jeszcze nie byłem, więc... no... Podoba mi się tutaj, tak? Bardzo ładnie, krater. Tutaj jest Morrowind, tak? Dobra, mamy iść kamień ziemi. Odkryto. Ej ty! No? Wydajesz się być w takim stanie, jak inni tutaj. Bardzo ciekawe. No. Mogę spytać, co tu robisz? Szukam osoby o imieniu Mirak. Mirak. Nie. O, czekaj, już pamiętam. Ale kompletnie nie trzyma się to głupie. Mirak nie żyje od tysięcy lat. Jak to? Co to znaczy? Ja jestem pewien, to fascynujące, prawda? No tak. To ma jakiś związek z tym, co się tu dzieje. Dość niespodziewany. No. Obawiam się, że nie wiem odpowiedzi. Ale w okolicach środka wyspy stoją ruiny starożytnej świątyni Miraka. Aha. W twoim miejscu poszukałbym tam. Co robią ci ludzie? Nie ma wątpliwości, że coś budują. Nie wydaje się, żeby mieli w tej kwestii wiele do powiedzenia. Bardzo jestem ciekaw, co się stanie, gdy skończy. Aha. Dobra. Dobra, ładnie tutaj. O, jakiś... I gdy świat... Słuchać, pim, 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 ale... co to? Dobra. Daleko to? Ty, gdzie? Panie, daleko tak?
Dobra. To lecimy to w ciul daleko, ale przynajmniej pozwiedzamy wyspę, tak? Solskjaer, czyli co? To jest chyba Morrowind? On coś mówi o Morrowindzie, czy to jest Morrowind? Dobra, to jest mury, czy co? Pójdziemy tędy. Ale tutaj na serio mi się podoba bardzo. Bardzo ładnie to zrobili w ogóle, to całe to wszystko. Te zabudowania, te mury. Całkiem inaczej niż w Skyrim. Nie powiem, że nie. O ty. O ty, panie. Dobra. Okej. Dobra. Okej, dobra, trzeba. Dobra. 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 Nie! Przerywasz mi! Okej. No, gidrzesz! Nie. Dobra. Dobra. Mamy ją! Zamknij się, przerywasz mi tutaj podziwianie krajobrazu. To było jeszcze drogie. Tak chciałem. Leczenie. O! Co to? Nie wiem. Coś wziąłem. Dobra, ale powiem wam. Gnida przerwała mi tutaj podziwianie tych widoków, tak? Czyli tutaj poszliśmy trochę wstecz. No bardzo wstecz, bo aż do Morrowind. Bo z tego co wiem, to przed Skyrimem był Oblivion, tak? A tu jacyś bandyci, ej! Dobra. 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 Karaluchy! Ty! Dobra. No patrz! Dobra. Czekajcie, trajf. No okej. Patrz. Patrz, nie wiem jak trafić. Dobra. Nie. Dobra. Dobra. Dobra, jeden nie padł. Okej. Dobra. No patrz. Dobra. Nie ma tak strzelać do swoich. Dobra. Okej. Dobra. Dobra. Okej. Dawaj, awans. Oczywiście, że zdrowie. I teraz tutaj pykniemy w miecz jednoręczny. Okej. Dobra. Które ją pociachamy. Mam nadzieję, że tutaj. Okej. Czekajcie. Mikstury, bo znowu nie idzie po moje myśli. Okej. Dobra. Dobra. Zaraz będziemy. Patrz, kał na pito. Okej. Szybko. Dobra. Zaraz padnie. Jest. Jest.
Dojebaliśmy ją w końcu. Ja pindolę, kogo jeszcze tutaj spotkamy? Nie wiem, po co mi te buty. Reszta mi nie potrzeba. Dobra, lecimy. Ja się to potem przeszukam poza odcinkami, bo chcę tutaj w końcu do tego dotrzeć, tak? Bo na razie mi wszystko idzie tylko po tej myśli. Szybki zapis. To jest gdzieś tam. Okej, okay, tam jest chyba kolejne obozowisko. Jesteśmy już blisko, to jest tam. Okej. Okay. Ale to chyba coś związane z krasnoludami. Czy nie? Coś jest? Nie. Dobra, nie podłaża tam, bo zaś... To się odkryja. Dobra. Kagrumes odkryto. Spoko. Ale nie dzisiaj kto chce zwiedzać. Tylko co innego. Mam nadzieję, że tędy się dostanę. Jakoś. Dobra. Domy rada. Dobra, prawie i... A, smok. A, tu byli schody, aha. A on chyba odnawiał tą świątynię, panie. Okej, okay. Lecimy. Trucimy się. O nie. Dobra, mamy iść tam. Nie ma kruszca. Byśmy mogli pamiętać. Tutaj, tak? Wykonane z moczy dziecię. Hej ty, co tu robisz? Czemu tu jesteś? A bo tak jakoś, wyżak. Kim jesteś? Przybyłam tu, aby ocalić moich ziomków lub ich pomstę. Ziomków, tak? Od czego ich ocalić? Beka w ciul moich ziomków. Kuźwa, hobby jakieś współczesne gangsterskie, nie? Gangsterka. Dobra. Mój ojciec Storm, nasz wioskowy szaman, twierdzi, że Mirak powrócił na Solstheim, ale to niemożliwe. Jak to nie? Ten Marrok, Mirak próbował doprowadzić do mojej śmierci. Tobie również powinno zależeć na rozwikłaniu tej tajemnicy. No tak. Ruszajmy. Nie zdołam tu już nic zrobić. Nie mogę pomóc ani kamieniowi drzewa, ani moim przyjaciołom. No nie. Musimy się jakoś dostać do tej świątyni pod nami. Okej, co wiesz o Miraku? Jest równie stary, co to wysłać. Służył smokom w czasach, gdy... Znajdź źródło mocy Miraka. Okej. Okej. Dobra. Łucznik kontra czarodziej! Dobra. Dobra. Biorę wszystko, co popadnie, tak? W domu tego nie ma, ja? No. Dobra. Dobra, świątynia. I co teraz? Tak. Okej. Okay. Ja już mam. Znalazłem co chciałem, mogę iść. Złoto zawsze jest dobre. Elixir życia aż dwa.
Dobra. Dawaj staminę. O. To nie. Fajnie jest tu. A, pusto. Okej. Dobra, tutaj coś jest. Kufer. Okej. Dobra. Czy tutaj coś jeszcze jest naprzeciwko? Nie. Musimy pokonać tę złą siłę. Chodź. Musimy wybadać, co tu się dzieje. Chodź. Pani. Szybki zapis. Idziesz? Tak. Dobra. 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 Dobra, mamy. Okej. Ty się tam ciule, pooglądam, czy tutaj... Nie, tutaj nic wartościowego nie ma. Nie ma za co. Okej. Szody, no. Dobra. Spoko. Pusty. Aha. Jeszcze tutaj coś. Nie wiem, czy uda nam się dzisiaj tą świątynię Miraka całą zwiedzić. Najwyżej podzielę to na dwa odcinki po prostu, tak zawsze. Dzisiaj zwiedzimy tyle, ile będziemy umieli. Znaczy tyle, ile będę też ja umiał, tak? Okej. Nie chcę sobie nawet wyobrażać, do czego dochodziło w tej komnacie. No właśnie. Jakim cierpieniem. O, kimś na pewno byli, tak? O, słuchaj, ja nie wiem, co tu się stało. Nie wiem, co tu się działo. Dobra. Okej. Okej. Ty... Dobra, które mnie ścięło, siema, aha, dobra. 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 Czekaj. Dobra, ciulamy go. Dobra. Dobra, jeszcze trochę. Dobra, jest. No. Ej. No. Jest, w końcu. Okej. Dawaj, ciulej. Dawaj. Okej. Dobra. Dobra. Jeszcze ty. Gnido ty. Dobra. Jajko kurczaka. To. A! On mi gdzieś łuk ebonowy wyjebał!
Nie gadajcie, że właśnie straciłem bo nowy łuk. Bo się wścieknę. Jak ja huknę, jak dmuchnę. Czekajcie. Broń. No nie ma mojego łuku, nie? Obrażenia. A taki fajny był. No nie ma, no wyjebał mi tarczę, tak? Znaczy nie tarczę, no łuk, którego nie umiał znaleźć. O, dobra, no niestety, no... Ja był sam. No, ciul wieka, ten łuk poleciał, mógł się odbić od ściany. Dobra, no widzicie, no niestety... Czekajcie, jeszcze sprawdzę, co tam jest. Co tam było? Okej, dobra. No niestety muszę wziąć teraz tarczą i z mieczem. No szkoda łuku, tak? No cóż, no chyba już go nie znajdę. Okej, to... no ile, tutaj zapiszę już grę, bo już prawie pół godziny. Więc jeśli film się spodobał, to zostaw suba z dzwoneczkiem, to jest ten czerwony guzik pod filmem, oczywiście ma być szary. Jak chcesz to pierdolni łapę w górę dla zasięgu, jak chcesz to pierdolni też komentarz, żegnam. I na razie do następnego odcinka, elo, na razie.